sto lat, niech żyją, żyją nam. To już rok, jak Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej funkcjonuje w nowym miejscu. Jubileusz połączony był z narodowym czytaniem. W tym roku był to kordian Juliusza Słowackiego. Jak podsumowuje rok Sylwia Suchocka, kierownik Dąbrowskiej Biblioteki Publicznej? Podsumowałabym bardzo pozytywnie. Wiele wydarzeń, tak jak wspomniałam tutaj w prezentacji, którą przygotowałam, aż 41 wydarzeń, mnóstwo lekcji bibliotecznych, warsztatów różnego rodzaju, współprac z kołami gospodyń, z klubem Senior Plus. Także naprawdę myślę, że to był bardzo dobry rok dla nas. Działalność biblioteki nie skupia się tylko wokół książek. To też warsztaty, wystawy oraz spotkania. Były to różnego rodzaju warsztaty. Warsztaty z makramy, warsztaty będą jeszcze kreatywnego pisania, ale były też warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne, bo tak jak wspomniałam, koła gospodyń wiejskich w naszej gminie działają bardzo prężnie, a młodzież jest chętna, aby w takich warsztatach uczestniczyć. Także przy okazji wakacji organizowanych w bibliotece czy ferii zawsze staramy się, aby te warsztaty kulinarne również miały miejsce. Przeżyjmy to jeszcze raz, rocznica otwarcia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Jest to zadanie realizowane w ramach projektu Akcja Inspiracja, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jest to projekt, który realizujemy praktycznie przez cały rok i dzięki temu właśnie dzisiejsze wydarzenie, rocznica, które połączone było również z Narodowym Czytaniem, to już 13. edycja Narodowego Czytania. Bardzo się cieszymy, bo frekwencja dopisała. Przed nami jeszcze kilka wydarzeń. Będą to spotkania autorskie dla dzieci, dwa spotkania autorskie. Jedno już pod koniec września, drugie pod koniec października. Dwa spotkania autorskie dla dorosłych, jedno w październiku, drugie w listopadzie. Oprócz tego jeszcze konkurs recytatorski wojewódzki zaczytani w poezji Czesława Miłosza, warsztaty kreatywnego pisania i jeszcze książkoliada, taki konkurs wiedzy o bibliotece i o bajkach inspirowany właśnie programem Familiada. Także sporo się jeszcze będzie działo w tym roku. Widzimy znaczny wzrost. Tydzień temu w poniedziałek dokładnie, jak robiliśmy statystykę, tylko w wypożyczalni dla dorosłych mieliśmy aż 86 książek wypożyczonych jednego dnia. Także uważam, że jest to naprawdę taki miód na nasze bibliotekarskie serce. Widać, że ludzie wracają do bibliotek i jest to spowodowane, myślę, że też właśnie tym nowym miejscem, tak, które jednak zachęca do tego, aby tutaj przyjść, posiedzieć, porozmawiać. Też młodzież przychodzi do nas grać w gry planszowe. Przez rok wypożyczyliśmy ponad 23 tysiące książek. Także tylko się cieszyć. W 13. edycji Narodowego Czytania wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy. Daj mi siłę, Boże. Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie. Z prochu lud wskrzeszę. Dzisiaj czytaliśmy kordiana Juliusza Słowackiego. Trudny utwór, ponieważ pisany takim, wiadomo, specyficznym językiem, ale myślę, że właśnie takie akcje jak Narodowe Czytanie pozwalają właśnie przybliżyć też nie tylko literaturę taką miłą i przyjemną, tak, dla ucha, ale pokazać, że jednak są też utwory, które mimo tego, że są trudne, warte są przeczytania. Ocenić funkcjonowanie biblioteki można po liczbach, które dzisiaj usłyszeliśmy, czyli wzrost liczby czytelników, wzrost odwiedzających bibliotekę samo przez się i bibliotekę i czytelnię. I tak, żeby tu po prostu pobyć na różnych warsztatach, na różnych akcjach, które przygotowują wspaniałe panie z Biblioteki Publicznej. To kobiety, które wkładają ogromne serce swoje. Zresztą widać to też po otoczeniu Biblioteki Publicznej. Przestrzeń jest naprawdę przecudowna, dobrze funkcjonująca i tak naprawdę zachęcająca do tego, żeby wejść w progi biblioteki i przynajmniej tą jedną książkę w ciągu roku wypożyczyć, tak statystycznie mówiąc. Życzymy biblioteki jak najwięcej czytelników, jak najwięcej osób, które będą w tej bibliotece funkcjonowały i żyły i chciały tak naprawdę robić też dla biblioteki więcej, czyli zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać ludzi z talentami, czy to plastycznymi, czy różnymi innymi, żeby tutaj pokazywać swoje dzieła, bo jest to możliwe dzięki posiadaniu też przez bibliotekę tych sztaluk, tego miejsca, przestrzeni, w której można pokazać swoje dzieła i to, czym się zajmujemy, często schowane gdzieś tam w naszych domach, mieszkaniach. Funkcjonowanie biblioteki teraz jest bardzo dobre. Skoro otworzyła się nowa, to jest też większe zainteresowanie. Wygląda nowocześnie i bardziej zachęca też wyglądem. No i miłe panie pracują, także z miłą chęcią się tutaj przychodzi. Nam się miło tu przychodzi, bo my jako klub seniora często odwiedzamy tutaj i razem nieraz
coś organizujemy. Ja między innymi czytałam bajki dla dzieci, to było wspaniałe i jestem z tego zadowolona, bo moje wnuki widziały to i w przedszkolu czytam też bajki, też z tego samego programu, co tutaj się dzieje, także jestem szczęśliwa.